Cześć, witajcie na kanale Gotuj z Anią. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zrobić bezę pawlową. Do przyrządzenia takiej bezy będziemy potrzebować 500 g cukru, 8 białek, 2 łyżki soku z cytryny, 2 łyżki mąki ziemniaczanej, szczyptę soli oraz ja dodam jeszcze cukier waniliowy jeden. Oczywiście całą listę składników znajdziecie w opisie. No to zabieramy się do pracy. Najpierw ubijemy sobie białka na sztywno. Do białek dodam sobie szczyptę soli i zacznę je ubijać na wolnych obrotach, potem na większych. Białka mamy już ubite na sztywną pianę. Do tego cukru dodam sobie cukier waniliowy. I łyżka po łyżce będę dodawać i miksować, aż się cały cukier rozpuści. Masę mamy już sztywną, teraz dodamy sobie do niej soku z cytryny oraz mąkę ziemniaczaną i miksujemy na małych obrotach. Masę mamy już taką gęstą i taka powinna być. Teraz włożymy sobie ją na blachę. Najlepiej tak na środek. Robimy sobie w środku taką bardziej płaską dziurkę, żeby później tam krem położyć. I teraz łyżką będziemy sobie podciągać boki. O, właśnie tak. Ja sobie pomaczam jeszcze w soku.
Ok, myślę, że beza jest gotowa. I taką wkładamy do piekarnika, nagrzanego na 150 stopni. Pieczemy tak 5 minut. Po 5 minutach zmniejszamy do 100 stopni i pieczemy tak około 3 godzin. Gdy już miną te 3 godziny, wtedy zostawiamy bezę najlepiej na całą noc, żeby się ostudziła w piekarniku. Uchylamy drzwiczki i tak ją zostawiamy na całą noc. Bezę mamy już ładnie upieczoną. Piekłam ją 3 godzinki, po czym zostawiłam na całą noc w piekarniku. Teraz przygotujemy sobie do niej krem. Do miski wlejemy sobie śmietankę 30%, oczywiście schłodzona, żeby nam się ładnie ubiła. Do tego dodamy sobie serek mascarpone, 250 gramów. Oraz 2 łyżki cukru pudru. I wszystko razem ubijamy. Śmietanę mam już ubitą, dodam sobie do tego jeszcze śmietan fix. Krem ze śmietany mamy już ładnie ubity. Teraz zabierzemy się za kładzenie to na bezę. W bezie zrobimy sobie taką trochę dziurkę, wepchniemy to do środka. O, dokładnie tak. I wyłożymy na to krem. Można też od razu przed pieczeniem zrobić taką dziurę. Albo można też wkłaść na samą górę. Ja jednak zrobię o tak. Taką dziurkę sobie bardziej zrobię, żeby te owoce ładnie wyglądały w środku. Ok. I kładziemy na to owoce. Borówki ja mam przygotowane. Do tego malinę. Winogrona. Ja sobie winogrona przecięłam na pół już. Oraz pomarańcze. Pomarańcze tak sobie też biję. Mam dwa większe kawałki. Ok. I myślę, że bezę mamy już gotową. Taką bezę włożę jeszcze do lodówki, ponieważ jeszcze jej nie będę podawać. Ale przed podaniem jeszcze trochę wyciągnę ją, żeby się doszła do temperatury pokojowej. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie mojego odcinku. Zapraszam do śledzenia mojego kanału, żeby być na bieżąco. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!